Kończy się czas rozdzielania swoich szat wtedy, kiedy jest zbiorowe namaszczenie. Bóg dał ci ducha panowania. Kiedy przyjąłeś Ducha Świętego, to przyjąłeś ducha panowania. Złam moc dziadostwa w swoim życiu. Osobiście. Ty osobiście. Wiecie, w namaszczeniu kiedyś Saul też się rozebrał. Kiedy jest zbiorowe namaszczenie, to nie ma żadnego problemu. Możemy wtedy rozdzierać swoje szaty. Ale ważne jest, jak żyjesz sam na sam. Ważne, jak żyjesz sam na sam. Duch Święty to duch panowania. To duch panowania. Powiedz, łamię dzisiaj ducha dziadostwa w moim życiu. Łamię dzisiaj ducha dziadostwa w moim życiu. Będę panował. Będę panował i będę panowała. Gdziekolwiek postawię swoją nogę, tak? Tam będę panowała. I to jest coś, co trzeba rozważać. Duch Święty to duch panowania. To duch panowania. Amen. 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 Amen.